Witam wszystkich serdecznie, ja jestem oczywiście Werbel i tak jak robiłem w przypadku innych wież frakcyjnych, tak samo robię w przypadku drzewa świata, także postaram się przejść setne piętro właśnie na tej wieży u leśnych istot i w komentarzach pisaliście mi, że fajnie by było, gdybym pokazywał niektóre odcinki, te trudniejsze na kampanii czy też na wieży, no i postaram się coś takiego właśnie robić, czyli na przykład jak jestem teraz na 23-24, to postaram się co jakiś czas wrzucać takie minutowe, ewentualnie kilkuminutowe filmy, na których pokazuję, jaką drużyną przechodziłem dany odcinek z bossem. W ten sposób w przyszłości, no jeżeli ktoś miałby problem z danym właśnie odcinkiem, to prawdopodobnie będę w stanie, powiedzmy, że pomóc, doradzić. Także takie odcinki mogą się co jakiś czas pojawiać i one będą właśnie miały pewnie od minuty do kilku minut, zależnie od tego, ile prób będę potrzebował. Jeżeli chodzi o to, co się dzieje na ekranie, to wiem, że taką drużyną jestem w stanie to przejść, bo próbowałem sobie już przed filmem. No nie ukrywam, że nie poszło mi zawsze, znaczy nie poszło mi za pierwszym razem, także pewnie parę prób tutaj będę musiał zrobić i po prostu liczyć trochę też na szczęście. Brakuje mi tych leśnych istot, właśnie takiej postaci typu Szemira dla niemartwych, czy Brutus u zwierząt ludzi. Nie ma takiej jednej postaci, która jest dobra praktycznie we wszystkim. Jeśli chodzi o świetlistych, to tam jest wiele dobrych postaci, więc oni tak naprawdę nie potrzebują jakiejś super postaci, która się wyróżnia. Strasznie nie lubię robić wieży leśnych istot tak swoją drogą. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. No, cwaniaki są naprawdę. Wiedzą, że leśne istoty mają masę stunów, efektów kontroli. No to dadzą sobie dwa wareki. Trzeba przyznać, że to dosyć cwaniackie zagranie. Dzięki temu te wareki praktycznie cały czas mają tarczę na sobie. Co nie ukrywam, że trochę uprzykrza. Trochę tych prób prawdopodobnie będzie, no bo musi być niestety w tym przypadku to jedno idealne podejście. Ten Ulmus niestety cały czas ginie. No wiem, że na tym podejściu udało mi się, żeby on przeżył. Chwilę później tak naprawdę zginął, no ale przeżył na tyle, żeby podenerwować przynajmniej przeciwników. No tutaj już idzie zdecydowanie lepiej. Jeden warek przeżył i jeden Seirus. Dobra, parek zginął, Seirus też już ginie. Film ma 3 minuty, więc myślę, że mogę spróbować jeszcze dalej. Chociaż głównym tematem i atrakcją tego odcinka jest właśnie setne piętro. No i też przy okazji pokazanie nagród, jakie są za kolejny próg, czyli 120 piętro, jeżeli się nie mylę. No ale spróbujemy jeszcze przejść jakieś dodatkowe piętro. Jeżeli oczywiście będzie to możliwe. Nie wiem, co tu się dzieje w ogóle na tym ekranie. Pełno tu temów, pełno tu czegoś w każdym razie. W każdym razie idzie chyba dobrze. Ulmus zginął, ale tak samo było na poprzednim piętrze. Dobra, no Eirona już niestety prawdopodobnie nie zdzierżę. Także dajmy może coś takiego. Zobaczymy, jak to pójdzie. Tatasy i tak się prawdopodobnie teleportuje zaraz. Zresztą widzę, że dużo uników robi, więc nie ma problemu. Niestety teraz zginęła Lyka. Ona jest tutaj na pewno postacią, która zadaje trochę obrażeń, więc no, trochę mnie to martwi. Dobra, może po prostu jeszcze zresetuję. Bez sensu robić walkę, która prawdopodobnie i tak się nie uda i tracić czas. Może teraz pójdzie lepiej trochę. Przynajmniej Lyka przeżyła.
chociaż nie chcę tutaj wykrakać. No, myślałem, że Aeron jeszcze zdąży rzucić. Znaczy ten Angelo naprawdę jest w stanie tyle obrażeń wyleczyć. Jednak postać klasy legendarnej w rękach komputerowego przeciwnika to jest po prostu zdecydowana przesada. Dobra, no spróbujmy jeszcze może raz tak. W sumie tak jeszcze chyba nie próbowałem. Oczywiście jest to piętro do przejścia jak najbardziej. Nie ma tutaj sytuacji, że ginie mi wszystko w 2 sekundy. Jeżeli taka sytuacja nie występuje, to oczywiście jak najbardziej można się starać przejść. Ale nie chcę też oczywiście tracić czasu na filmie i pokazywać to w nieskończoność. Także zrobimy jeszcze parę prób. No i zobaczymy jak to będzie. Numisu też oczywiście coś tam leczy. Nie wspomniałem o tym wcześniej, ale wydaje mi się, że to leczenie jest jakieś przesadzone. Dobra, Numisu zginął, więc tutaj prawdopodobnie w międzyczasie zginął też mój Aeron, więc może jeszcze powstrzymam się od zdania, że ukończyłem to piętro. No i niestety Lyka strzeli w drugą stronę, dzięki czemu Hogan przeżyje. Dobra, ostatnia próba. Jeżeli się nie uda, to przepraszam w sumie za zmarnowany czas, ale przynajmniej setne piętro udane. Ja sobie oczywiście będę próbował poza filmem. No, trochę obrażeń tutaj wpadło. Aeron teraz prawdopodobnie całkiem ładnie rzuci ten wirek. No niestety zginęła Tassie i zginęli wszyscy. Dobra, ostatnia próba. Dajmy Aerona do góry. No i oczywiście nie trafił swoim przyciągnięciem. To było w sumie trochę dziwne. No ale mniejsza o to. Oczywiście Aeron rzuci wir w totem, bo dlaczego nie? Nemora tutaj uleczy, co na pewno zwiększy szanse. Morwus padł i Angelo jest bliski też śmierci. Tylko czy ktoś go tutaj dobije, czy to wystarczy? Wyleciał w każdym razie za mapę. Tylko czy zginął? Nie, on tam jest jeszcze, dobra. No zginął Hogan. Zginie Skrek już powoli. No i Numisu kontra 5, także ta jedna mała zmiana widocznie była dosyć celna. No ale oczywiście dalej szedł nie będę. Tak naprawdę miałem przede wszystkim pokazać setne piętro. Nie chcę, żeby ten film przekroczył tak naprawdę 10 minut. Jeżeli jeszcze chodzi o nagrody, no to 3 kamienie. Kamień siły, kamień szybkości oraz kamień sprytu. Padają też pytania, skąd te kamienie zabrać, dostać w sumie. No to oczywiście po ukończeniu rozdziału na kampanii 21.2 są to kamienie do ulepszania ekwipunku na mityczny plus. Jeżeli chodzi o kolejne nagrody, no to znowu są kamienie na 120 piętrze, nie zmieniły się. No ale to już oczywiście na inny film, jeżeli uda mi się w najbliższym czasie tam dotrzeć. Także ja wam oczywiście dziękuję za oglądanie, przepraszam trochę za zmarnowanie czasu z tym piętrem. Ważne, że udało się je chociaż przejść, chociaż pewnie gdy ktoś zobaczył, że mi nie idzie, to mógł sobie oczywiście film wyłączyć. W każdym razie dziękuję wam za oglądanie, no i do zobaczenia w kolejnych moich filmach.